Cześć ludzie, z tej strony Helena, a to jest update odnośnie NaNoWriMo. Jak to nagrywam? W tym momencie jest 18 listopada, jest to poniedziałek, początek trzeciego tygodnia. E, zamierzałam to nagrać wczoraj, e, tak na półmetku, natomiast nie nagrałam tego, ponieważ jestem trochę w plecy z pisaniem. Jest, w tym momencie jestem tylko 3000 wyrazy w plecy, natomiast w tym momencie byłam 5000 i z każdym dniem się nakłada kolejne 1600 wyrazów, więc no trochę nadrabiania mam jeszcze, ale na razie mam wszystko napisane tak, żeby że wyrabiam normę dzienną, tak, jaką powinna mieć, ponieważ nie mówiłam wam tego wcześniej, ale strona Nanorajmo się trochę zmieniła. Ok, tak teraz wygląda strona Nanorimo, jest troszkę, troszkę inna. Jest moim zdaniem ładniejsza, nieco. Na pewno odznaki są pokazywane ładniej. Niż były wcześniej, to teraz są takie fajne kafelki. Już nie pamiętam w tym momencie, co było wcześniej. Natomiast jest taka opcja, że jak wejdziemy do Majna Noraimo i status, no to mamy tutaj te standardowe tabelki, to wszystko, co nam się pokazywało wcześniej. Mamy wykresy, nie wykresy, inne rzeczy możemy to zrobić tak, możemy sobie zmienić, że pokazywał nam e, na tabelki. Tutaj mamy naszą prostą linię, tego, co powinniśmy napisać. To jest moja pokrzywiona, e, tego, co ja piszę, więc jest tysiące, 26 800 powinno być 30006. 30 e, ten licznik Words needed today. Ten licznik jest bardzo fajny i bardzo ważny, ponieważ on wylicza średnią słów. Do pozostania i tutaj nam pokazuje średnią słów, które musimy napisać w danym dniu, żeby się wyrobić do końca, do końca wyzwania. I to jest bardzo fajne, ponieważ jak, jak byłam wczoraj tutaj w tym miejscu, 23 tysiące powinna mieć 28 tysięcy, mam 5 tysięcy, tak jak mówiłam, to, to tutaj mi pokazywało zamiast 1667 słów, jak jak jakbym jak, jak miała wyrobią normę, to wczoraj pokazywało mi 2024 bodajże, czy coś takiego, więc. Um, więc to mi się bardzo podoba i to się wyrabia i jest pokazywane, ile jest, jest dni pod rząd i w ogóle ile, właśnie się dowiedziałam, ile mają procent. E, najbardziej z tego wszystkiego natomiast z tych nowości podoba, podoba mi się ten progress update, e, jest to bardzo fajne, ponieważ tutaj widzicie mam dwa tej jednego dnia, e, właśnie właśnie e, dzisiaj dosłownie, ponieważ ja dalej mam ten system, że najlepiej mi się po prostu pisze e, w środku nocy, e, nie wiem, między godziną pierwszą a czwartą nad ranem jest po prostu taki idealny czas dla mnie, co jest bardzo niezdrowe dla organizmu, ale tak czy inaczej... Więc yy, wczoraj właśnie od, od godziny pierwszej do czwartej na napisałam 3650 słów i później dopisałam, yy, bodajże, Jeden akapit, no jeden kapit dopisałam, bo mi brakowało czegoś i było równo 60 słów, i dodałam te 60 słów, i to są dwa osobne właśnie e, naliczenia, e, dwa osobne właśnie dodania słów, i, i, i tak, to się, tak to się pokazuje, że na przykład o tutaj mam 1580 i 215 i 302 słowa, bo e, w, właśnie na pauzy robiłam wszystko, e, bo mnie co chwilę odciągali, więc 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 tak. Więc ten licznik mi się bardzo podoba, bo on pokazuje e, mniej więcej systematyczność i, i ile się pracuje w, w danym dniu, e, powiedzmy. Więc to jest, to jest bardzo fajne. Ogólnie strona wygląda całkiem nieźle, nawet mi się podoba. E, szczerze powiedziawszy nie, nie widzę jakoś specjalnie wielkiej różnicy. Między, między tym co było wcześniej a tym co jest teraz na takiej zasadzie, że tak jest jest różnica w tej, w tej stronie tytułowej i w tych wszystkich tabelkach i w, ta, w tym całym liczniku ogólnie jest po prostu strona odnowiona w, w głównej mierze i, i, i tyle co zawsze jest fajne tak? zawsze się jakoś człowiek lepiej czuje jak, jak, jak ma coś odnowionego, mówię to z doświadczenia mojego własnego odnowionego pokoju, który, w którym mi się teraz zajebiście siedzi, w którym się zajebiście mi się podoba, ale tak czy inaczej to by było na tyle w tym update. trochę nagadałam jestem troszkę w plecy ale word count na, na, na dzień dzisiejszy już dobiłam, więc każde słowo napisane dzisiaj będzie po prostu mnie przybliżać do tej normy którą powinna mieć wyrobioną i zobaczymy Trzymam kciuki, staram się pisać systematycznie, staram się właśnie nie ucinać. Pozwoliłam sobie w zeszłym tygodniu na to, żeby, żeby się troszkę odprężyć, ponieważ pierwszy tydzień poszedł mi dobrze i to mnie kopnęło w tyłek. Na szczęście myślę, że obudziłam się wystarczająco szybko, żeby to jeszcze zdążyć nadrobić, ale to się wszystko okaże w dniu 30. Czy, czy zdążę i czy dam radę? Mam nadzieję, że dam radę. E, to było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że 30 listopada albo tam 1 grudnia e, zrobię filmik z update'em, chwaląc się, że tak skończyłam, dokonałam tego, udało mi się wypełnić w tym roku wyzwanie na Nuraimo. E, a tak. Poza tym to było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie za mnie kciuki i do usłyszenia. Na razie.